Ale gigantyczna posiadłość. Oprócz domu bardzo duży ogród i kilka samochodów. Zaraz wejdziemy do środka. Idziemy jednak najpierw zobaczyć tego Mercedesa. Ale fajny. Klasyk. Ciekawe, czy ma coś w środku. Całkiem zadbany. Tak szczerze, to niczego mu nie brakuje. Tutaj mamy zejście do piwnicy, ale to zostawimy sobie na sam koniec. Jesteśmy chyba w części kuchennej. Tak mi się zdaje. Tak, na pewno. O kurde, zobaczcie, ile tego wyposażenia zostało. A co tutaj jest? Chyba salon. Kolejny piękny kredens. Bardzo dużo pamiątek rodzinnych. Ładnie doświetlone tutaj. W zasadzie nie trzeba używać latarki. Stare telefony. Bardzo dużo elektroniki tu zostało. Kasety VHS. Wino. '75. Niezły rocznik. Akwarium. Dobra. Idziemy zobaczyć wyższe piętra. Co tutaj mamy? Nie da się wejść chyba. Chyba, że to z wejściem na górę. Nie. Jaki lew. O kurde, ale willa. Naprawdę piękna posiadłość. Ja. Zobaczcie, tutaj wszystko zostało. Jakie gigantyczne drzwi. Wszystkie prywatne rzeczy. Willa naprawdę rewelacja. Ładnie zdobiony kominek. '1890. Kolejny salon. Szkoda, że zrobili już tutaj taki bałagan. Musiało to wyglądać naprawdę pięknie. Zobaczcie, jaka stara kamera. Skrzynka browarów. Kolejne akwarium.
główne wyjście. Co tutaj mamy? Toaletę. Dobra. Tu jeszcze mamy, z tej strony wejście. A nie, to wchodziliśmy. A tutaj co jest? Dobra. Idziemy zobaczyć na górę. Minęło 5 minut, a już tyle atrakcji. Pokój dziecięcy. A może i tak nie do końca dziecięcy, ale na pewno od jakiegoś nastolatka. Stare plakaty. Co tutaj? Szatnia? Coś w tym stylu. Tutaj kolejny pokój. Również jakiejś młodej osoby. Zastanawiam się, gdzie są ci ludzie? Dlaczego zostawili taką gigantyczną posiadłość? Sufit zaczyna przeciekać. Idziemy dalej. Tu byliśmy. A tu co mamy? O, taką większą łazienkę już, chyba dla wszystkich. Tam były takie dodatkowe w pokoju. Mniejsze. Bidet. Kosmetyki zostały. I sypialnia. Tutaj mieszka już ktoś dorosły najprawdopodobniej. Kolejna sypialnia. Nie. A to chyba takie miejsce gospodarcze. Tu chyba prasowano ciuchy. Jechał, ale to nie po mnie. Jacyś ludzie. Piękny kominek marmurowy. Tu mamy kolejną sypialnię. Taka dość mała. Jeszcze jedna. O kurde, ile tych pokoi tutaj jest. Rodzina musiała być naprawdę duża. To rodzi kolejne pytania, gdzie oni wszyscy są? I dlaczego każdy może wejść tutaj? Wejście na górę.
rych. Czy będzie coś ciekawego na strychu? Możliwe, ale trzeba uważać, bo deski są przygnite. Bardzo dużo rupieci. Dobra, zerkniemy teraz w inne części strychu. Na przykład tutaj. Tutaj widzimy już elektronikę. Ktoś sobie tutaj majsterkował. Gramofon. Narzędzia już znikły. Tutaj też nie ma nic ciekawego. Dobra, ze strychu to by było tyle. Czyli w zasadzie byliśmy wszędzie, oprócz piwnicy. Zerkniemy jeszcze teraz do piwnicy. Bardzo specyficzny ten korytarz. Zobacz, czy jest tutaj wszystko i nic. Została nam piwnica. I oczywiście wbijamy do niej od razu. Tylko gdzie ona była? Tutaj nie. Jakoś przy wejściu. Gdzie była ta piwnica? Pomóżcie mi. Nie byliśmy. Zobaczcie, ile win. O kurde. Kolejne pomieszczenia. Myślałem, że to już koniec. Co tutaj było? Ciężko powiedzieć. Magazyn? Rowerek stacjonarny i elektronika znowu. Tutaj więcej elektroniki. Subwoofer. Druga kuchnia, płyty CD, Akon. Czy to już koniec? Czy jeszcze mnie czymś zaskoczy ta willa? To chyba koniec. Schody na górę? Spróbujemy wejść tak, żeby się nie zerwały.
stopni się zapadło po prostu. Wow, jakie rzeźbione krzesło. Śmierdzi wilgocią. Tu jeszcze można iść. Tutaj też przecieka sufit. Dobra, tu nie ma co wchodzić. Trzeba teraz bezpiecznie zejść na dół. Schody bardzo się ruszają. Żeby tylko nie spadły. Dobra. Udało się. Mieliśmy wejść do piwnicy. A całkiem zbłądziłem. Nie wiem, gdzie w ogóle poszedłem. Gdzie jest ta piwnica? Wchodziłem gdzieś tutaj. No słuchajcie, zgubiła się piwnica. To jest zamknięte. Tu jest toaleta. Nie wiem, no zgubiałem. No, piwnica znikła. Dobra. Mniejsza o to. Nie ma, tu nie ma. Tu była na zewnątrz. Kotłownia. W piwnicy znajduje się kotłownia. Duża. Zresztą tak jak cały dom. Zobaczcie, tu nawet jest wejście. Aha, to tu było zamknięte. Kolejne wina. Ktoś bardzo lubił wina. Jest ich tutaj mnóstwo. Zobaczcie, mnóstwo win. Kurde, prawdziwa winiarnia. Ciekawe, czy nadają się jeszcze do picia. To mnie zastanawia. O kurde, jakie wielkie. Francuskie.
niezły zbiór wina. Tu też jeszcze coś mamy. Lodówka, która chodzi. O kurde, tu jest jeszcze normalnie jedzenie. Magnumy, nawet lody. Czyli w całym budynku jest prąd. Ciekawe, co tutaj będzie. Tutaj nic nie ma. O kurde. Mamy tu prąd. Zobaczymy jeszcze kawałek ogrodu i wychodzimy stąd. Willa wypasiona. Dobra, powoli zbieramy się stąd, bo nie wiadomo, czy ktoś się tutaj nie pojawi niebawem. Raczej nie, ale lepiej dmuchać na zimę. Żegnam się z wami. Do zobaczenia na następnej eksploracji. Trzymajcie się.